A więc na początek zajmiemy się zdaniem też łatwiejszym. Czyli zamiast startować z jakiegoś wyszłoku i kończyć jakimś innym, postawmy sobie problem, jaki jest wynik, kiedy startujemy w jednym wyszłoku i kończymy tak samo w nim. Czyli na przykład w trójce. Jaki jest wynik, kiedy startujemy w trójce i kończymy w trójce? Pierwszą obserwacją, jaką robimy, to że w takim przypadku przez każdą krawędź musimy przejść dokładnie parzystą ilość razy. Czyli na przykład jedynką musimy przejść parzystą ilość razy, dlatego że musimy iść do dwójki, później do jedynki i musimy jeszcze później wrócić. Jeśli przejdziemy nie parzystą ilość razy przez jakąś krawędź, no to jakby przejdziemy na drugą stronę. Tak więc maksymalnym wynikiem dla tego postawionego problemu jest po prostu suma wag krawędzi, przy czym wagi nieparzyste zaokrąglamy do najbliższej parzystej liczby w górę. Czyli dla tego danego grafu, który jest grafem przykładowym zadaniu, wynikiem będzie 10. I tą wartość gdzieś sobie na boku zapiszmy. Następnie zastanówmy się, co się dzieje, kiedy my możemy zacząć w jakimś wyszłoku i skończyć w jakimś innym wyszłoku. Narysujmy sobie tak ogólnie taki graf. To zobaczmy, że przez tą ścieżkę przejdziemy nieparzystą ilość razy. Czyli tutaj mamy jakieś tam poddrzewa, my je sobie jakoś tam podwiedzamy i w tych poddrzewach każdą krawędź odwiedzimy sobie parzystą ilość razy. Natomiast na tej ścieżce, ponieważ idziemy stąd, dochodzimy tutaj i nie wracamy się, każdą krawędź przejdziemy nieparzystą ilość razy. Tak więc zmodyfikujmy sobie ten nasz grzech początkowy. Obliczamy sobie tą wartość, kiedy startujemy w jednym wyszłoku, kończymy w nim i następnie modyfikujemy graf w ten sposób, że każdej krawędzi nieparzystej w nowym grafie będzie odpowiadała jedynka, natomiast krawędzi parzystej będzie odpowiadała minus jedynka. Czyli w tym przypadku krawędzi będą. Dlaczego tak zmodyfikowałem ten graf? Ponieważ w starym, początkowym zadaniu na tej ścieżce, jeśli jest jakaś krawędź nieparzysta, to my ją musimy odwiedzić dokładnie nieparzystą ilość razy. Czyli jakby zyskujemy jedynkę, zyskujemy dodatkowe przejście. Przechodzimy o jeden mniej, jeśli wybierzemy sobie tą krawędź do naszej ścieżki. Natomiast jeśli wybierzemy sobie krawędź parzystą, to możemy przez tą krawędź parzystą przejść o jeden więcej razy. I naszym zadaniem jest znaleźć taką ścieżkę, żeby suma wag na niej była maksymalna. Rozwiązanie podane jest takie, że bierzemy sobie jakiś wierzchołek, liczymy odległości do wszystkich pozostałych, bierzemy maksymalną i tak robimy za każdego wierzchołka. No i max to jest nasza szukana ścieżka. Natomiast problem jest taki, że no, to jest złożoność kwadratowa, która nas w żaden sposób nie satysfakcjonuje. Tak więc potrzebujemy to zrobić troszkę szybciej. Troszkę. Liniowo. Mianowicie posłużymy się techniką programowania dynamicznego. Ukorzenimy sobie nasze drzewo w jakimś wierzchołku, powiedzmy w trójce. Ukorzenione drzewo będzie wyglądało w następujący sposób. I dla każdego wierzchołka będziemy analizować pierwsze to drzewo od dołu do góry. I dla każdego wierzchołka będziemy sobie trzymali długość maksymalnej ścieżki idącej od niego w dół. Oczywiście na przykład w przypadku dwójki dostępne ścieżki to jest taka, która idzie z jedynki do dwójki, i ona ma 1 oraz ścieżka idąca z dwójki do dwójki, czyli 0. Dla piątki jest to 1, 1. Dla trójki jest to max z tych wartości, czyli plus waga tej krawędzi, czyli 0, oraz z tej strony 2. W ten sposób dla każdego wierzchołka mamy policzoną długość ścieżki maksymalnej idącej w dół. I w ten sposób jeszcze niestety nie rozważyliśmy wszystkich ścieżek możliwych w tym grafie naszym początkowym, dlatego że mogą istnieć tak zwane ścieżki przewieszone, czyli one zaczynają się pod drzewie jakiegoś wierzchołka i kończą się w drugim pod drzewie tego wierzchołka. Czyli w tym przypadku na przykład ścieżką przewieszoną jest ścieżka od szóstki do czwórki. I teraz zastanówmy się, jakie ścieżki rozważyć. To modyfikacja jest naprawdę delikatna, dlatego że zamiast
trzymać jedną maksymalną wartość, w czasie szukania tej jednej maksymalnej wartości będziemy sobie trzymać dwie maksymalne ścieżki. Oraz, gdy będziemy już wychodzić z tego wyszoka, będziemy sumować te wartości i dzięki temu otrzymamy maksymalną ścieżkę przewieszoną przez dany wyszok. Czyli w tym przypadku nasza maksymalna ścieżka przewieszona przez ten wyszok to jest długości 1, długości 2, w tym przypadku jest to ścieżka długości 1, w tym przypadku jest to ścieżka długości 2. W ogóle to, jaki jest wyszok startowy i to, jaki jest wyszok końcowy, nas w ogóle w ten sposób nie interesuje. Dzięki temu mamy obliczone globalnie, o ile poprawimy wynik, ten tutaj policzony wcześniej, i otrzymamy rozwiązanie dla problemu, w którym startujemy w jakimś wyszoku i kończymy w jakimś innym wyszoku. Dziękuję za uwagę.